A do następnego pojedynku przygotowują się Jakub Zajkowski oraz Mateusz Symoczko. No, szybka decyzja, wciągnięcie do gardy, a zawsze. Rozmawiałem tutaj w przerwie z Cedriciem, bo wydałem się, walczyłem z nim przecież w kategorii 84 kg, a postanowił zejść. Dieta. Tak jak myśli jeszcze o jakiejś karierze, no. Ze względu na swoje gabaryty musiał zejść kategorię niżej. Czyli jak to jest w jiu-jitsu z 8.2? Do 7.6. Tak, 7.7. 7.6900? Something like that, yes, yes. No dzisiaj miał ciężkie boje Cedric, bo z Jamą przegrał. Z Krzyśkiem miał 5-0, ale pod koniec tam miał gorąco też, ale udało mu się wygrać. No i teraz kolejny mocny zawodnik, Jędrek. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Na pewno Jędrek jest troszeczkę lżejszy. Ale zna Jędrka. Zna też Jędrka właśnie z grapplingu, jak był reprezentantem Jędrek kraju, także... Zresztą Jędrek ogólnie, przez to, że dużo jeździ, dużo startuje, bardzo znany zawodnik. Także Cedric tu widać, że z wielkim respektem wsiągnął do gardy i pomału będzie szukał jakiejś luki, którą będzie mógł wykorzystać, chociażby tak jak tu, no trójkąt nieudany, ale może z tego uda się wejść za plecy. Jędrek ładnie ma tam przedramię włożone, więc będzie dystansował się od pasa. Nie pozwoli zarzucić bioder Cedricowi na swoje plecy. Także raczej nie wdrapie się Cedric. Za chwilę wyląduje na plecach i z powrotem będzie gada. Tak, już tutaj ręka wyciągnięta przez Jędrka. Pierwszy krok w przejściu gardy, już tutaj do półgardy przed Jędrek, bardzo ciasno. Też nie ma tu jakiegoś skakania, ostrożna walka. Także wzajemny szacunek do umiejętności obu rywali. Cedric położyć kolana, a... No, kontynuuje pracę. Jędrek wdrapuje się. No, no teraz już będzie sweep, tak. To też widać troszkę jednak, że ten Cedric ważył nieco więcej kiedyś. Widać troszeczkę przewagę siłową, jednak nie sądzisz? No to na pewno Jędrek też trochę mniej waży od Cedrica. A jeśli ten kiedyś więcej też ważył, no to tą siłę pewnie ma. Zbio. Widać, że dobrze wygląda na pewno. Jest bardzo dobrze. Teraz odtwarzamy pozycję. Ma chwyty Jędrek. Praktycznie teraz czeka na to, żeby zaatakować. Na pewno Cedric będzie musiał uważać, bo się szykuje do czegoś Jędrek. A tutaj zagarnął rękę pod siebie. No jeszcze 2 minuty walki. Thank you.
No myślę, że akurat w wypadku Jędrka to dość dużo czasu, bo on jest w stanie w ciągu tych dwóch minut spokojnie coś przemyśleć i zaatakować jeden, wykonać jedną skuteczną akcję. Cedric przechodzi do półgardy. Proszę. No teraz pytanie. No, ma półtorej minuty na to, by wypracować ten trójkąt. Jak defensywnie się zachowa Cedric? Ma półtorej minuty. No tutaj Jędrek mocno prawą rękę schował. Jeżeli Jędrek nie przełoży, no to może być ciężko go poddać. No może przepiąć ten trójkąt odwrotnie. Ale napiera mocno i tam trzyma się rękawa. Jeśli dobrze widzę, że nie może pracować drugą ręką, tak, Jędrek, żeby ściągać mocno tą głowę. No może sweep. Może sweep. Może przejście do omoplaty, no. Jeszcze ma minutę Jędrek. Ale zagraża Cedricowi. W tej sytuacji chyba trzeba się na sweepie skoncentrować, bo mając jedną przewagę więcej, tak by tą walkę wygrał. Tutaj musi pod tą nogę właśnie w ten sposób, ale nie. No, Jędrek 20 sekund. Przepiął, który zrezygnował. No czuł, że nie może jednak. Może niepotrzebnie. No i na maksa będzie ściskać uda, ściągać głowę. 8 sekund. No do sweepa jedno szarpnięcie. No już sweepa nie ustabilizuje. No, to szkoda. No ale brawo. Dość technicznie zawalczyli. Zwycięzcą na punkty i zdobywcą trzeciego miejsca w dywizji do 77 kg zostaje Cedric